Dzień dobry, z tej strony Katarzyna Skolimowska. Witam Cię w Feed Edukacyjnym świecie przeznaczonym dla nauczycieli, którzy chcą zadbać o swój dobrostan. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj przychodzę do Ciebie z wyjątkową propozycją, bardzo wyjątkową, bo pomimo tego, że jest to trzecia edycja czegoś, o czym zaraz Ci opowiem, to jest to zupełnie fenomenalna, świeża odsłona, jakiej jeszcze nigdy nie było. Przychodzę dzisiaj, aby opowiedzieć Ci o wyzwaniu Feed Belfer. Feed Belfer to jest wyzwanie dla nauczycieli, które już jest za nami dwa razy. Dwa razy już przeszliśmy to wyzwanie. Za każdym razem trwa ono pełen rok kalendarzowy. 2019 i 2020 za nami. Były to dwa różne wyzwania, choć w zasadzie polegały mniej więcej na tym samym. Każdy rok był inny, ten ostatni wiadomo też dlaczego. Za nami rok 2020, zero na końcu. Ja sobie tłumaczę też to wszystko, co się działo w ten sposób, że mamy tam takie zero na końcu, które może symbolizować też to, że potrzebowaliśmy takiego momentu wyzerowania pewnych rzeczy, przypomnienia sobie tego, co jest dla nas ważne i skupienia się na nowo na tym, co chcemy budować. 2021 rozpoczynamy taką torpedą i tutaj zaczynamy od jedynki i budujemy to, co chcemy mieć, dlatego że będziemy inwestować w coś, co rodzi się, buduje powoli, ale będzie z nami na długo. Nasze wyzwanie nazywa się Feed Belfer 2021 – Wygraj swój dobrostan. I każde słowo tutaj ma bardzo duże znaczenie. Na czym będzie polegało to wyzwanie? Mianowicie, podzielone zostanie na sezony. Do tej pory było tak, że wyzwanie trwało cały rok i czasami ktoś, kto gdzieś po drodze po prostu z różnych przyczyn, czasami życiowych, losowych, nie dał rady złożyć raportu w takim czasie, jaki był wyznaczony, czy nie dał rady zrobić określonej liczby treningów, po prostu odpadał. I nie było takiego poczucia sukcesu za jakiś określony czas. Natomiast w tym roku podzielimy sobie nasze wyzwanie na 4 sezony. Zaczynamy od sezonu zima i od 4 stycznia do 28 marca trwa sezon zima. Niebieski. Później przechodzimy w kolor zielony i będzie wiosna, następnie lato, żółte i brązowa jesień. Każde z tych sezonów będzie się kończyło zaświadczeniem, dyplomem dla osoby, która po prostu dokończy całościowo ten sezon, te 3 miesiące, a wytrwać kwartał dla mózgu jest o wiele łatwiejsze i bardziej możliwe niż to, jeżeli sobie wyznaczamy taki cel długoterminowy na 12 miesięcy. Szczególnie teraz po 2020 możemy odczuwać takie zmęczenie i poczucie, że nie damy rady, nie dociągniemy do samego końca, tym bardziej, że jest wiele niewiadomych. Ale jeżeli my sobie tego słonia podzielimy na 4 kawałki i wesprzemy się taką grupą, która dodaje powera, siły i mocy i zawsze znajduje pozytywne strony danej sytuacji, a wierzcie mi, że grupa Feed Belfer właśnie taka jest, takich nauczycieli tutaj wokół siebie gromadzimy, to jest ogromna szansa na to, aby wytrwać w tym do końca. Nadal szansa, dlatego że 50% leży zawsze po Twojej stronie, 50% my jako organizatorzy bierzemy na siebie i w tym roku to wsparcie będzie bardzo duże. Czym to wyzwanie się będzie różniło i co my oferujemy? Już Ci tutaj opowiadam. Poza tym, że właśnie serce zostaje to samo, serce wyzwania, czyli 4 treningi po pół godziny w tygodniu, to jest minimum. Możesz sobie wybrać dyscyplinę dowolną, taką jaką chcesz. Mogą to być kijki, nordic walking, może to być pływanie, mogą to być biegi maratońskie, bo każdy z nas startuje też z innego pułapu. Ja też nigdy nie dawałabym sobie prawa na to, aby tutaj organizować jakiś jednolity sport i w tym tutaj kogokolwiek pouczać. Każdy z nas też wie, jakie ma granice i co chce przekroczyć, i jakie sobie tutaj będzie takie własne wyzwania też organizował, bo też na to tutaj będzie przestrzeń, taka bardziej zorganizowana. Zatem 4 treningi po 30 minut
4 razy w tygodniu. Nie wolno tego kumulować w żaden sposób, że na przykład zapomnę sobie, albo coś tam mi wypadnie i jednego dnia zrobię 2 razy po pół godziny. Okej, super, można to zapisać w raporcie i na to też są osobne punkty, ale to nie jest to ten trzon najważniejszy, który po prostu absolutnie musi się wydarzyć, żeby z wyzwania nie wypaść, bo my tutaj budujemy dobrostan. A dobrostan buduje się wtedy, kiedy tworzy się nawyk i nawyk jest naszym priorytetem i zawsze tak było od samego początku Fit Belfra, dlatego to zostawiamy. Krwiobiegiem tego wydarzenia, tego naszego wyzwania jest tym razem gra. Dlatego właśnie taki podtytuł Wygraj swój dobrostan. Opracowaliśmy wspólnie z moim zespołem taką grę, która jest po prostu rozpisana w materiale PDF, który otrzymujesz w momencie, kiedy zapisujesz się na wyzwanie, dostajesz tam pewną kolejkę maili, wśród nich także właśnie ten materiał, w którym jest rozpisane dokładnie, za co sobie przyznajesz punkty, za co są punkty odejmowane i bardzo dobrze to działa na psychikę, niezależnie od wieku, że jesteśmy, możemy mierzyć swój sukces w takich najdrobniejszych rzeczach i po prostu widać te postępy. Dzięki temu gra i grywalizacja daje taką energię i taką motywację wewnętrzną, jeszcze taki dodatkowy power do tego, żeby po prostu wytrwać. Przeczytaliśmy różne książki właśnie z tej tematyki. Wspieramy się także autorytetami, które naprawdę wiedzą, co robią w tej kwestii, naukowymi i w taki sposób tę grę zbudowaliśmy. Nie jest ona jakoś bardzo skomplikowana po to właśnie, żeby była zjadliwa w codzienności i żeby to można było po prostu włożyć do codziennego dnia, żeby to nie był dodatkowy taki ciężar, który na nas ciąży, ale właśnie coś, co dodaje skrzydeł. Co oferuje grupa Fit Belfer? Mianowicie cotygodniowe raporty. Jest to grupa na Facebooku, która jest tajna, są tam tylko osoby, które są w wyzwaniu. To nie jest ta sama grupa, która była do tej pory Fit Edukacja Narzędzia Nauczyciela. Ta grupa zostaje, ale ona już sobie będzie żyła swoim życiem, trochę na innych prawach niż do tej pory. Natomiast ta grupa jest dedykowana tylko wyzwaniu. Tam się nie dzielimy absolutnie żadnymi jakimiś naszymi scenariuszami, narzędziami, które możemy wykorzystać dla uczniów, choć wiadomo, że to, co się dzieje w wyzwaniu, jak najbardziej jest przekładalne na pracę z dziećmi czy z młodzieżą, to jest jasne. Natomiast my się tam skupiamy na tym, aby najpierw zbudować siebie i temu właśnie ta grupa jest poświęcona. To jest grupa naprawdę dla nauczycieli, a nie dla nauczycieli, ale stricte dla uczniów. Zatem tam co tydzień w niedzielę do północy, przed północą należy zdążyć, składamy raport z tego, co się działo w tygodniu. Będzie też informacja, co w takim raporcie powinno być zapisane. Przede wszystkim właśnie ilość tych treningów i punktów, które się zdobyło w ciągu tego tygodnia minionego w grze. W grupie, będąc na grupie, otrzymujecie także checklistę takich różnych przeżyć, które warto byłoby sobie zaplanować i zrealizować na daną porę roku. Oczywiście pierwsza checklista to będą przeżycia, które warto sobie zorganizować, o które warto zadbać zimą. Dlatego, że my tutaj chcemy tworzyć takie haki, dzięki którym czas, w jakim jesteśmy osadzeni, nie będzie przeciekał nam przez palce, my go nie zatrzymamy, ale jesteśmy w stanie sobie robić takie zakładki w głowie i zatrzymywać chwile, które są dla nas ważne. I te przeżycia, nie tylko odhaczanie listy zadań, ale te przeżycia, które są dla nas takim wyznacznikiem człowieczeństwa, one tworzą właśnie takie punkty zawieszenia, takiego zaczepienia, odniesienia często. Dlatego ta checklista jest tak ważna. Kolejna rzecz. Na grupie będą się pojawiały systematycznie fit wskazówki. Fit wskazówki odnośnie tego, w jaki sposób budować skutecznie nawyk, wskazówki żywieniowe, wskazówki treningowe albo takie, które są potrzebne do skutecznej regeneracji. I w tym roku szkoda byłoby, gdyby ktokolwiek z Was, z nas, wchodził na grupę tylko po to, aby raportować w niedzielę.
dlatego że tutaj się będzie działo sporo w trakcie tygodnia. I to jest taka grupa wsparcia, jakkolwiek by to nie brzmiało, z którą warto po prostu być na bieżąco, a nie zostawiać sobie tylko na raz w tygodniu. No chyba, że właśnie wtedy macie po prostu taką czasową przestrzeń zorganizowaną, że właśnie to jest czas, kiedy sobie nadrobicie pewne rzeczy. To jasne, że tak. Ale dobrze jest mieć taką świadomość, że tutaj nie chodzi tylko o składanie raportów. Tu jest takie naprawdę rzetelne wsparcie. Kolejna sprawa, która się dzieje na grupie, mianowicie live'y z ekspertami. I to jest także w tym całym pakiecie. Najbliższa rzecz, która się będzie działa właśnie w sezonie zima, to będzie styczniowy live z Agnieszką Maj, psychologiem i coachem, odnośnie budowania pewności siebie i takiej skuteczności w realizowaniu różnych postanowień. Więc myślę, że na styczeń temat idealny. Druga sprawa, drugi live, który się odbędzie także w sezonie zimowym, to będzie spotkanie lutowe z ekspertem w temacie ekspozycji na zimno. Ja wiem, że mamy takich szaleńców, którzy morsują w naszej grupie feedbackerów z poprzednich lat. Zatem wiem, że temat jest gorący, ważny i taki ciekawy dla wielu, ale być może też będą takie osoby, które nie mają o tym zielonego pojęcia, jak właśnie ja. I to będzie ciekawe spotkanie, dzięki któremu też dowiemy się wiele nowych rzeczy. Myślę, że sporo ważnych kwestii, nie tylko w sprawie morsowania, ale w ogóle właśnie ekspozycji na zimno. Co tutaj można zrobić w tym zakresie, nawet jeżeli niekoniecznie chcemy wchodzić do takiej zimowej przerębli. Kolejna rzecz, która się będzie działa na grupie, to zawsze na koniec sezonu będzie organizowane spotkanie na Zoomie, spotkanie feedbackerów, którzy do końca tego sezonu dotrwali. Tutaj jeszcze szukamy pomysłu, w jaki sposób by mogło być to spotkanie poprowadzone, tak aby ono było bardzo atrakcyjne dla nas wszystkich. Na pewno coś ciekawego wymyślimy, ale będzie to taki czas, kiedy w końcu możemy się ze sobą zobaczyć właśnie w taki sposób, chociażby online i po prostu porozmawiać o tym, co się działo w ostatnim sezonie, w ostatnim kwartale właśnie wyzwania FitBelfer 2021. Co zyskasz, gdy weźmiesz udział w wyzwaniu FitBelfer 2021? Tak jak podtytuł zapowiada, wygrasz swój dobrostan, ponieważ skoncentrujesz się na budowaniu nawyków i, uwaga, nawracaniu jak najszybciej na właściwy kurs. Dlatego, że możemy porównać nasze wyznaczanie sobie celów, postanowień do pracy pilota, który siedząc w samolocie i prowadząc maszynę, tak naprawdę skupia się na tym, żeby po prostu samolot jak najszybciej wracał na właściwy kurs z takiego toru, na który zbacza. I można powiedzieć, że w naszym życiu jest bardzo podobnie. Z tym, że czasami traktujemy te nasze upadki tak bardzo zero-jedynkowo i myślimy sobie, dobra, po prostu mi już na początku tego roku nie wyszło, cały rok idzie na zmarnowanie i zacznę od następnego. Albo sobie tak dzielimy na przykład na miesiące, tygodnie, dni i tak dalej. A tutaj wspólnie nauczymy się, aby jak najszybciej wrócić z powrotem do gry i nadal grać i wygrać. Także to jest bardzo ważna rzecz, która zadzieje się w tym wyzwaniu. Kolejny aspekt, dlaczego warto akurat w tym wyzwaniu wziąć udział? No dlatego, że jest ono dedykowane nauczycielom i jesteś w grupie zamkniętej, tej samej zawodowej, w której mamy podobną historię, dzielimy się różnymi takimi podobnymi wyzwaniami, jakimiś możliwościami, niemożnościami, które nasz zawód oferuje bądź zabiera. I dzięki temu też wiemy, że możemy na sobie polegać, żeby zobaczyć, okej, ja nie daję rady w tym, co mam, ale ktoś obok ma bardzo podobnie, ale sobie radzi. I teraz wiem, do kogo ja mogę się zwrócić o pomoc, o wsparcie, zainspirować się, podpatrzeć i ogrzać w tym cieple.
Ja cały czas nawiązuję do tego, że to jest niesamowite wsparcie nie tylko od nas jako od organizatorów, ale także od wszystkich uczestników, uczestniczek wyzwania. Zachęcam Was, żeby zobaczyć cały opis naszego wyzwania, bo na samym końcu są opinie od wybranych osób, które wzięły udział w wyzwaniu. Nie od wszystkich, dlatego że bardzo duża byłaby tego ilość, dlatego że gdzieś około 50 osób, które dotrwały do końca, to jest ogrom. Ale wszyscy mamy podobne odczucia, że to jest takie ciepło, które nie rozmiękcza i tak głaszcze po głowie, a dobra, nie daj rady, to sobie dalej nie dawaj rady, tylko takie, które mobilizuje, dodaje skrzydeł, ale nie ocenia. I to jest bardzo ważna rzecz. Nauczysz się zarządzać pułapkami myślenia i jakoś tak radzić sobie z tym, żeby się im przeciwstawiać, żeby się im nie poddawać, bo właśnie gra ma to na celu, żeby wyprzedzać to, z czym nasz mózg będzie chciał pójść na skróty. I tutaj właśnie dlatego są punkty, oddzielne pule, także na koła ratunkowe i tak dalej. Nie będę tutaj opowiadała szczegółów, bo gdy zgłosisz się do nas, to otrzymasz cały materiał i zobaczysz po kolei, jak to wygląda. Poza tym zdobędziesz dodatkowy zapas energii, a jak wiemy, zarządzanie energią jest o wiele bardziej konstruktywne i ważne niż zarządzanie sobą w czasie, bo to dzięki energii mamy siłę choćby do tego, żeby realizować swoje pasje zawodowe, prywatne, rodzinne, a jeżeli nam tego zabraknie, no to cóż nam z planów, cudownie rozpisanych celów, marzeń, jeżeli nie mamy siły, aby tego realizować. Także to jest kolejny ważny powód. I kochani, odbudujemy zaufanie do samych siebie. To jest coś na wagę złota, dlatego że będziemy dojeżdżać do końca, będziemy dowozić do końca pewne rzeczy. Nawet gdyby było tak, że weźmiesz udział w wyzwaniu i po prostu dowieziesz do końca sezon zima, to to zrobisz. I w marcu możesz poczuć dumę, taki przypływ energii, że jest zrobione, wykonałeś, wykonałaś i po prostu widzisz, jak wiele możesz rzeczy więcej zrobić i na ile cię stać. I już nie będzie takiego poczucia w kolejnych miesiącach, że no w zasadzie chciałabym spróbować, ale już wiem na starcie, że nie dam rady i po prostu nie doprowadzę tego mojego celu, postanowienia do końca, bo zawsze tak było. Bo tutaj będziemy się starali właśnie z tych pułapek myślenia wybrnąć tak, aby osiągnąć sukces. I kolejna rzecz, którą chciałabym tutaj zaznaczyć, taki bonus dodatkowy, biorąc udział właśnie w grze, w takiej naszej grupowej grywalizacji, zobaczysz, w jaki sposób jest to skonstruowane. Być może zechcesz także coś podobnego zbudować dla swoich uczniów i ich porwać za sobą. Niekoniecznie może akurat w takim sportowym wydaniu, ale zbudować właśnie taki sposób przechodzenia na kolejne poziomy, przekraczania swoich granic, może nawet w ramach przedmiotu. To będzie taka dodatkowa inspiracja do tego, żeby może właśnie w taki sposób poprowadzić swoich uczniów za sobą, dalej. Gratuluję Ci tego, że myślisz w ogóle o tym, że pojawia się w Twojej głowie taka myśl, a może właśnie w tym roku wziąłbym udział. To już jest taki ważny krok do tego, żeby przyjrzeć się temu bliżej. Zachęcam Cię, żebyś sobie zobaczyła w cały opis w linku poniżej pod filmem, przeczytała, co tam się będzie działo i także sięgnęła do opinii osób, które już są po dwóch edycjach Fit Belfra. No i cóż, zachęcam do tego, żeby do nas dołączyć. To jest jedna z najlepszych decyzji, którą możesz podjąć dla siebie w tym roku, który jest przed nami. I uwaga, jeżeli myślisz o tym, aby dołączyć do nas do sezonu zimowego, czas kończy się 4 stycznia. Gdy wybije godzina 00 4 stycznia, już do nas nie dołączysz, dopiero w edycji wiosna, czyli w zasadzie od początku kwietnia to się dopiero wydarzy. A pierwsze 3 miesiące będziesz poza wyzwaniem. Także zachęcam do tego, aby zrobić ten ruch jak najszybciej i działać razem z nami.